Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam was w 17 odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale chciałabym dokończyć tutaj zadania związane z farmami, a konkretniej z jedną farmą, ponieważ mówiłam w ostatnim czasie o jeszcze jednej farmie, ale ona należy jednak pod Nemorę, więc kwestią tamtej farmy się zajmiemy kiedy indziej, a tymczasem zajmiemy się tutaj dokończeniem tej sprawy na farmie, gdzie był Avogadro. Mamy tutaj niewolnika? Nie, chodziło mi o Josha oczywiście. Wyglądasz na silnego wojownika. Chyba jesteś też właściwą osobą, żeby pomóc mi z jaskiniami poniżej mojej farmy. Tak mówisz? Kto tu jest szefem? Orkowie są szefami. Zrobili z nas dojne krowy. Podejrzewam, że nie zabili nas tylko dlatego, że ktoś musi się zajmować hodowlą zwierząt. Gdyby nie my, zdechliby z głodu. Co się dzieje w jaskiniach obok twojej farmy? Od dłuższego czasu dobiega stamtąd to straszne pochrząkiwanie. Podejrzewam, że zadomowiły się tam jakieś stworzenia. Oka przez to zmrużyć nie mogę. Co tam na twojej farmie? Gdybym nie musiał płacić co miesiąc takiej daniny, wiodłoby mi się znacznie lepiej. Jak wysoka jest danina, którą płacisz orkom? Co miesiąc są 1000 złotych monet. Udało mi się zgromadzić złoto, ale nie miałem odwagi opuścić farmy. Przede wszystkim chcę się dowiedzieć, co jest nie tak z tymi jaskiniami. Zajmę się tymi pochrząkującymi stworzeniami w jaskiniach. Idź i raz na zawsze pozbądź się ich gniazd. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz łopaty. Tutaj już ci na razie chyba nic nie sprzedam. Ostatnio robiliśmy jakiś mały handelek. No to co? Myślę, że udamy się do tej jaskini. Lepiej będzie iść tutaj dołem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam później górą też przejdziemy, ale trochę może w innych okolicznościach. O, myślałam, że mnie dosięgnie tym żądełkiem swoim. Nie byłoby to przyjemne. O, jeszcze mamy jakiegoś dzika nawet. Może być jak dla mnie. Muszę wam powiedzieć, że odcinek nagrywam już dla was drugi raz. Bo niestety tak mi się zdarzyło, że niestety podczas poprzedniego nagrywania wystąpiły problemy techniczne. Dosyć sporej wagi. No i co za tym idzie, robię to tak jak robię. Dobrze, tutaj będziemy mieli bestie. Myślę, że wyciągniemy sobie pojedynczo te stworzenia. Witajcie, rozpruwacze. Dobra. Niech będzie. Tutaj widzę, że też ziółkę jak się ominęłam. Miałam tutaj bardzo niezłe bagowanko, jak to nagrywałam wcześniej dla was. Bo mi jeden rozpruwacz dosłownie wleciał na górę i nie szło się do niego dostać żadnym sposobem. O, proszę bardzo, o zioło manę mi właśnie chodziło. Jestem bardzo ciekawa, czy drugi raz się powtórzy ten błąd. Mam nadzieję, że nie. Tutaj już bym chciała je raczej... pokonać oba. O, właśnie o tym mówiłam. Widzicie, co one robią? Z tego jednego być może nie wezmę teraz rzeczy. Tak jest. No, moja strata, już nie będę się wczytywać. To tylko jeden rozpruwacz.
trochę zębów i szponów. Mamy tutaj, moi drodzy, ciężką skrzynię. A w środku, co mamy w środku? W środku mamy łuk wojenny. Pójdzie na sprzedaż w takim razie. Z tego co widzę, sporo warty. I co? No i po rozpruwaczu. Dobra. Tam na górę też możemy wejść, więc bardzo chętnie to zrobię najpierw. Jeszcze od tej strony bocznej. I będziemy wyruszać dzisiaj, myślę, że do Geldern. Już podjęłam taką decyzję. W odcinku, który dla Was nagrałam i który niestety musiał pójść do kosza przez to, że zdublowało mi się nagrywanie głosu, mianowicie w OBS-ie jakimś cudem nagle włączyło się przechwytywanie z mikrofonu, co niestety sprawiło, że no miałam to faktycznie zdublowane i było nagranie i z Audacity, i z OBS-a, a niestety OBS tak fajnie nie wyłapuje tego jak sam w sobie Audacity, więc niestety musiałam cały materiał dać do kosza. No ubolewam, nie powiem, że nie, bo tak, ubolewam. Ale no, trudno, takie rzeczy się zdarzają. Raz mi się w ogóle nie nagrał głos, albo nagrał się bardzo w złej jakości, bo nie zmieniłam na przykład mikrofonu, czyli źródła. Był ten z laptopa i niestety wtedy było jeszcze gorzej. Pamiętam, że zdarzyło mi się to przy odcinku z Alexa dwójki. Bodajże jak szliśmy porozmawiać... O, tu jesteś! Jak szliśmy porozmawiać wtedy z... pewną Alpką. Zapomniałam już niestety, jak ma na imię. Tutaj też mogę przejść, co ciekawe. O! Pierścionek jakiś tutaj leży. To się przyznam, że tutaj nie weszłam. Do zdolności łowieckich chyba, albo do ochrony. Mam jakiś lepszy amulet? Niekoniecznie. Na razie jest dobrze jak jest. No, prawie spadłam. Pójdziemy oddać zadanie. I będziemy mogli wziąć kolejne, które jest na zamku w Trellis do wykonania. Ale na spokojnie, damy radę ze wszystkim dzisiaj. Cześć, Josh. Chrząkające bestie z jaskiń to już przeszłość. Już dawno ktoś powinien się nimi zająć. Oto danina dla orków z Trellis. Wiem, że mogę ci ją spokojnie powierzyć. Wiecie, co mi jeszcze przyszło przez chwilę do głowy? Żeby najpierw iść do Silden, a później do Geldern. Ale już chyba wolę do Geldern się udać. Nie wyglądasz mi na świniopasa. Ty też nie. Czego tu szukasz? Chcesz opróżnić farmę? Czemuż to miałbyś się o to martwić? Chyba masz rację. Mówię ci jednak, wiele tu nie można złowić. Jeśli chcesz kraść, większy łup zdobędziesz na orkach w Trellis. Uwierz mi, wiem o czym mówię, mały. Rozumiem. Gdzie najlepiej pozbyć się trefnego towaru? Na zachód stąd, w Nemorze, znajdziesz niejakiego Dudleya. Kupi od ciebie skradzione dobra. Gdzie zdobyć coś naprawdę cennego? Szaman Kamak z wykopalisk w Trellis ma artefakt. To musi być jakieś źródło mocy. Nie zaszkodzi, jeśli je straci. Dziwię się, że nie dostaliśmy zadania, bo jest takie zadanie, które się nazywa Artefakt Kamaka, ale tym zadaniem zajmiemy się dopiero, jak będziemy robić zadania dla buntowników z Nemory. Wcześniej czy później splądruję zamek w Trellis. Nieźle. Jeśli ci się to uda, może pokażę ci kilka sztuczek. No dobra, tylko nie daj się złapać orkom. Dobra, no mamy splądrowanie zamku. Myślę, że w takim razie możemy do Trellis się udać. Przy okazji zapytamy Torusa, czy na pewno już nic ode mnie nie chce. Uważaj na siebie. Nie, co ciekawe, ma do mnie nawet pozytywne nastawienie. Widzę, że tutaj nasz ukochany asasyn z ciężką skrzynią wyszedł na zewnątrz. Szkoda, że nie mam zwoju snu. Po co ja tutaj weszłam? Ach, mieliśmy splądrować zamek. No to już to robimy. Tutaj... Nie łam tego, proszę cię.
Tutaj raczej problemów nie będziemy mieli. Jest skarbiec miejski. O Boże. Ile można? Złodziejskie plus jeden. No i jeszcze jeden kuferek. Oczywiście wychodzimy sobie ze skarbca. Nie chcę, żeby ten ork mnie zaczepiał. Prawie. Okej, udało się bez zaczepienia. Stać! Zginęło parę cennych rzeczy! Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. O, w ogóle tu paczka z bronią leży. Zastanawiam się, czy warto jest oddać tą starą broń do Jorika w monterze. Zamknij jataczkę. Szczerze, to chyba warto, bo będziemy kiedyś odbijać monterę, a ja tych paczek z bronią mam całkiem dużo. Raczej nie będę narzekać na ich brak. Także myślę, że moglibyśmy do montery się wrócić i to zadanie oddać. Wydaje mi się, że to będzie w sumie dobry pomysł. Zresztą zobaczymy, ile dostanę za to pieniędzy i punktów doświadczenia. Bo może być tak, że nam się to po prostu opłaci. No bo wiadomo jak jest. To jest jednak zadanie. No to tak, oddamy tego kwestika. Z tego co wiem, tutaj mnie tylko nauczy kradzieży. I z tego też co wiem, kradzież się raczej nie opłaca. Więc nie będziemy w nią wydawać zbędnych punktów, przynajmniej na razie. Wyczyściłem zamek w Trellis. Orkom się to na pewno nie spodoba. Jeśli chcesz, pokażę ci kilka sztuczek. No możemy sprawdzić, ale on ma tutaj głównie okradanie innych. No to co, myślę, że możemy zajrzeć do... W ogóle mam punkty nauki. Czy ja nie mogę się parowania nauczyć tarczą przypadkiem? W ogóle nowy poziom będzie za chwilę. No, fajnie. Ogarniemy tą jedną sprawę w monterze, zobaczymy, czy to się opłaca. A jak nie, no to od razu ruszymy do Geldern z Trellis. I zobaczymy. Wiem, człowieku, wiem. Sanford, ja mam jeszcze łuk i mogę też ci oddać zadanie. Zaniosłem twoją wiadomość Rolandowi. Doskonale. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Oto twoja nagroda. Dziękuję. Pokaż mi swoje towary. I mamy awansik. Ty masz to, to oddawaj. Masz jakąś chochlę kosztowności, to ci od razu też mogę oddać. Ten łuk, widzę, że sporo warty. Ostry bełt. Te pierścionki, jeden możemy oddać. Chociaż ja bym tutaj w tym wypadku oddała raczej wszystkie. Zostawiłam sobie tylko po jednym, bo lubię mieć takie zróżnicowanie. I dobra. I chodźmy zobaczyć, czy to zadanie się będzie nam opłacać zrobić. Czy niekoniecznie. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Zaraz zresztą się okaże. I może byśmy podnieśli kamień młyński, bo powinno mi się udać. Możemy sprawdzić. Dałoby się dać morom nauczkę. Pięknie, udało się, plus 5 do siły. No to na co czekasz? I spróbujmy z tym zadaniem dla Jorika. Zobaczymy, ile dostaniemy za punktów doświadczenia i pieniędzy. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Załatw mi stary oręż. Wyślę tę broń do kuźni, gdzie zostanie odnowiona. 20 paczek powinno na początek wystarczyć. Skąd wziąć paczki z bronią? Buntownicy używają różnego złomu. Gdziekolwiek znajdziesz buntowników, będzie tam też stara broń. Mam dla ciebie trochę starej broni. O, powinno wystarczyć. Proszę, oto złoto. Dobra, sporo. Myślę, że się to opłacało w ogólnym rozrachunku. Szczególnie, że nie będziemy narzekać na brak paczek z bronią, oj wierzcie mi. Z tego co kojarzę, to chyba w Nemorze potrzebujemy 10 paczek z bronią, ale to nie będzie problem załatwić. A jak coś, to pójdziemy tego Jorika, po prostu pobijemy. Plus jeszcze znajdziemy w Vanguardzie też paczki z bronią, jakbyśmy potrzebowali. Dobra, to co? Chyba mamy załatwione wszystko już w tym miejscu. Ewentualnie chodźmy do Marika się nauczyć parowania ciosów tarczą.
to nigdy do niczego nie dojdziemy. Nauczysz mnie walki. Naucz mnie silnego parowania ciosów tarczą. Armia Robara wyszkoliła paru świetnych tarczowników. Dobry wojownik umie wziąć ciosy na tarczę. Uderz z ukrycia, a potem wysuń tarczę do przodu. Ale pamiętaj, nawet najlepsza tarcza nie zabezpieczy cię przed atakami od tyłu. No wiadomo. No i dobra, zostało nam 5 punktów nauki. Chwilowo chyba powinno nam to wystarczyć do życia. I co, zrobimy, myślę, że teleportację od razu do Trellis. Ogarnęliśmy chwilowo wszystko to, co mogliśmy. Bo jak stoimy z zadaniami tutaj w tych wszystkich miastach? No, bardzo dobrze. Tutaj Vanguard... O, Faring, nie mam żadnych zadań, co ciekawe. Trellis, Warek potrzebuje 50 tysięcy, no to cały czas zbieramy. Paladin Konrad, to dopiero jak naładujemy ogniste puchary. Ludzie z Geldern i Kamień Druidów oraz znajdź hełm pierwszego Paladyna. No myślę, że ten hełm uda nam się dzisiaj znaleźć, ale zobaczymy. Nie chcę zapeszać. Jest szansa na kolejną ciężką skrzynię, wydaje mi się też. Dalej mamy do nadrobienia kwestie pozabijania bandytów, którzy stacjonują między Monterą a Cape Dan. Chociaż ja chwilowo tego nie robię. Okej, myślałam, że mnie zatruje. Na szczęście nie zdążyła. Dobra, my do Warantu nie idziemy. Idziemy, można powiedzieć, znaną nam trochę ścieżką, bo już kawałek żeśmy się przeszli. Tylko ja bym teraz wolała iść bardziej może trochę przy lesie. No proszę, tu jakiś topielec się nawet zawieruszył. Tego się akurat nie spodziewałam. Wiecie, może niekoniecznie będę chciała cały czas iść przy wodzie. Natomiast warto się tutaj rozejrzeć, myślę. Odbić chociaż po taką jedną skórę. Będzie dobrze. O, tutaj jakiś dzik, przepraszam bardzo, w lesie jest. O, i to nie jeden. Nawet chyba wiem, gdzie jesteśmy, można powiedzieć. Trochę nie przewidziałam, że te dwa miejsca się będą ze sobą łączyły, można powiedzieć. A, no i się nie łączą. To się tak tylko wydaje na mapie. No dobrze. To fajnie. Tutaj było sporo zębaczy, więc jak dobrze pójdzie, to uda nam się jakąś skórkę wziąć. Kamienny korzeń, nie wierzę, że go widzę. Nie spodziewałam się, że będą rosły w innym miejscu niż tam, gdzie je znaleźliśmy. A tutaj wygląda na to, że pojedyncze sztuki można nawet znaleźć. Nie kojarzę w ogóle tej ścieżki tutaj. No, bo ona prowadzi w stronę przełęczy. Może dlatego jej nie kojarzysz, bo nigdy tędy nie szłaś. Okej. Ojejku, więcej tych kamiennych korzeni. Ja się naprawdę nie spodziewałam, bo myślałam, że twórcy byli tacy leniwi, że wsadzili je w konkretnym miejscu i w żadnym innym nie da się ich znaleźć. A okazuje się, że to ja byłam leniwa i po prostu nigdy tego nie zauważyłam, że one są w innym miejscu. Tutaj też w ogóle nigdy nie byłam. Jakbym była, to bym chyba wiedziała, podejrzewam. Goblińska jagoda.
To miejsce wygląda na fajne, żeby tutaj dać jakieś złoże do wykopania. Ale niestety nie ma tutaj niczego takiego. To akurat troszeczkę słabe. Ale wiecie, eksploracja jest naprawdę dosyć wskazana. Kurczę, że ja nigdy nie weszłam tutaj. Pamiętam, że jak eksplorowałam okolice Geldern właśnie, bo eksplorowałam, to bardziej się skupiłam na drugiej stronie niż na tej. Tutaj nie byłam w ogóle. O, witam cię. Tego też się nie spodziewałam, zębacza w tym miejscu. Fajnie tak zobaczyć coś innego. Kurczę, no naprawdę. Że też mnie to wszystko omijało. Ojej. Chyba nie jest dobrze. Oj, nawet się udało. Byłam pewna, że zaraz zostanę zatruta. Na szczęście w Geldern też przez to, że jest to miasto alchemików. Tak, to jest miasto alchemików. No i takie miasto... Jakby je można było określić jeszcze? Artefaktów i alchemików. Dokładnie tak chciałam to ująć. To przez to właśnie możemy znaleźć tutaj sporo właśnie rzeczy typu artefakty i sporo możemy się nauczyć nowych rzeczy. Na przykład tego. Żeby mieć odporność na choroby i na trucizny. I to jest naprawdę fajna rzecz, wydaje mi się. Dobra, tam na dół chyba nie potrzebuję schodzić chwilowo. Kurczę, sporo tych ziółek też. A goblińskich jagód to już całkiem. No nie powiem, nie spodziewałam się. Ale się cieszę w sumie. Dzisiaj się nastawiam na zdobycie tego hełmu. Jak dobrze pójdzie, to też zdobędziemy... Chociaż nie, tego być może nie uda nam się zdobyć. Miałam powiedzieć, że słyszałam zębacza i nie widzę, ale jednak widziałam, że tam są. Geldern. Oczywiście, że Geldern. Cóż by innego. Tu bym się przeszła, bo tutaj mogą być jakieś fajne rośliny wokół. Dziwne grzyby są do tworzenia mikstur... Czemu ja tego nie zebrałam? Do tworzenia mikstur... przemiany. Nie powiem, wyglądają co najmniej dziwnie. No, gońcy leśni nie mają przy sobie paczek z bronią. Ale to nic, nie muszą mieć. Sprawdźmy. Kolejne zębacze. I to całkiem duże grupy. Zrobiłam błąd pod tytułem, że się nie wyleczyłam. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Krwiopijca, no jasne. Po tych rejonach bym wolała akurat pochodzić trochę później. Jak już, to najpierw bym się wolała skupić na tej części. Dlatego, że na tamtą będę chciała jeszcze się udać później.
bo tam będą jakieś ciekawe rzeczy, można powiedzieć. Nie chciałam tak zabrać tego, ale no niech będzie. No i akurat robi się wieczór i dotarliśmy już praktycznie do samego Geldern. Tylko tutaj jeszcze pójdziemy w Exploring. To miejsce wygląda, jakby można było wejść na górę. Czego ja oczywiście nigdy nie robiłam. Myśląc, że oczywiście niczego tutaj kompletnie nie ma. Okej, okay, co ciekawe, nie połamałam sobie nóg. A byłam pewna, że to zrobię, skacząc z takiej wysokości. Ona się na mnie patrzy, prawda? No, widzę, że w ostatniej chwili zrobiłam ten zapis. No i dobra, jesteśmy pod Geldern. Tamtymi terenami się zajmiemy na późniejszym etapie. Tymczasem tu gdzieś powinien być kamień przed wejściem i tu powinno być teleportowanko. Czy mi się coś pomyliło? Raczej wątpię. Tu jest. Kurde, zlało mi się wszystko ze sobą. Dobra, no trudno. Tak z ciekawości, czy my mamy sen może, czy dalej nie mamy? Nie mamy jeszcze snu. Szkoda. Musimy jeszcze trochę poczekać. No i tak, otwierania zamków nie mogę używać, więc niestety na te arcytrudne potrzebujemy się nauczyć, bo tutaj wymaga aż 180 punktów, żeby użyć. Nie chcemy tu awantur, jasne? Lepiej sobie idź! Dobra, z wami chyba nie pogadam. Ale się tam ork lansuje, widzicie, jak podnosi ten kamień? Dobra, jesteśmy w Geldern. Mamy teleporter. Jak stoimy z czasem? No, fajnie stoimy z czasem, nie powiem, że nie. To może zaczniemy od kwestii zdobycia hełmu pierwszego paladyna. Daj mi spokój. Konkretniej hełm powinien być tutaj. Cześć. Czy ty się pogniewasz? Nie, nie gniewasz się. A mogę to zamknąć? Nie. To bardzo szkoda. Bo tu jest sporo fajnych rzeczy, ale mamy hełm pierwszego paladyna. Najgorsze jest to, że tutaj powinny być też klucze chyba. Chociaż nie, klucz będzie gdzie indziej. Kurde, nie zatrzyma mnie nikt? Byłam pewna, że jak ukradnę hełm, to będzie problem. No i pięknie, mamy pierwsze nakrycie głowy na naszego bezimiennego. I czy tu gdzieś jest kluczyk? Tu jest amulet. Jest też stara skrzynia. Którą w teorii mogłabym sobie teraz chyba splądrować. Tak jest. Nikt tego nie zauważył. Tu jest napisane coś o alchemii. Dobra, niech będzie. Metalowy kufer. Bo ja bym, kurczę, bardzo chciała tutaj, bo to chyba tutaj jest, zdobyć pewien kluczyk. Kurde, bo to jest tutaj, nie? Albo i nie. Kurde, było coś takiego, że to było niby ukryte w skarbcu. Ale tu nie ma żadnego klucza. Dobra, to na razie to zostawimy. Nie potrzebujemy tego chwilowo. Ja bym jeszcze chciała porozmawiać z osobą odpowiedzialną za kwestię inną. Cholera! Znów za wolno? Kiedy to wreszcie zrozumiecie, kretyni?
Potrzebuję czasu na zebranie żołnierzy. Wiesz co, poczekaj chwilę, bo ty nie korzystasz z pulpitu. To ja sobie skorzystam. Tu jest napisane coś o alchemii. Dziękuję. Jesteś magiem ognia? Kiedyś nim byłem. Teraz gotuję dla tej zgrai wygłodzonych najemników. Nie mów mi tylko, że jesteś jednym z nich. Raczej nie. Mag ognia nie powinien przeklinać. Mam gdzieś dobre maniery. Chcę tylko ciszy i spokoju, do cholery. Gdzie są pozostali magowie ognia? Są w wielkim klasztorze w Nordmarze. Szukają 12 ognistych pucharów pełnych pradawnej magii. Mają nadzieję, że dzięki nim zdołają przywrócić paladynom ich magiczne zdolności. Trzeba odnaleźć te puchary. W klasztorze potrzebują każdej sztuki. Jasne? Właśnie się włączyło Geldern Night. Ta muzyka zawsze koi moje ucho i zawsze mam takie ciarki. Takie przyjemne. Gdzie znajdę ogniste puchary? Znalazłem coś ciekawego, studiując historię Geldern. Z tego, co wyczytałem, jest bardzo prawdopodobne, że jeden z pucharów jest tu, w Geldern, w kopalni. W innym miejscu jest sugestia, że ukryto go w świątyni w Geldern, ale to tylko mglista wzmianka. Rozumiem. Widzę, że wciąż nosisz swoją szatę. Tak, w nadziei, że ten koszmar niedługo się skończy i ludzie znów będą wolni. Z takim podejściem daleko tu nie zajdziesz. Może być coś gorszego od pracy kucharza w takim miejscu? Może śmierć. Nie boję się śmierci. Kiedy nadejdzie mój czas, polegnę w walce. I wierz mi, w Geldern jest wielu, którzy myślą podobnie. Powiedz mi więcej o najemnikach. Najemnicy pracują w zamian za złoto. To, czy dostają je od orków, czy od ludzi, nie ma dla nich żadnego znaczenia. To wszystko, co musisz wiedzieć o tej zepsutej bandzie kretynów. Jeden z nich zabija własnych ludzi w zamian za złoto. Który najemnik zabija własnych ludzi? Nazywa się Iwan. Zawsze pyskuje na orków. To bardziej bandyta niż najemnik. W tej chwili Iwan i jego ludzie pilnują kopalni na północ od Geldern. Jak mogę ci pomóc w zachęcaniu ludzi do wystąpienia przeciw orkom? Muszę się dowiedzieć, czy szamani chowają w swojej świątyni jeden z ognistych pucharów. Sądzę, że nie, ale ta myśl wciąż mnie niepokoi. Porozmawiaj z Grokiem, starszym szamanem, i upewnij się, że nie mają ognistego pucharu. Dopiero wtedy pomogę ci przekonywać ludzi do wzięcia udziału w rewolucji. Okej. Możesz mnie nauczyć magii, mimo że zajmujesz się już tylko gotowaniem? Dobrze, spróbuję. Dobra, na razie nie chcę. Stół alchemiczny mi się przyda, bo ja mogę mikstury robić, a nie robię. Jezus Chrystus. 48, a ja marudziłam, że nie mam mikstur. To mam swoje maruderstwo. Ty, orku, może byś się już przestał lansić? Nie chcemy tu awantur, jasne? Dobra, tutaj będzie chyba zadanko w tym miejscu. Grimble. Jest stół. Stary pieśń alchemika. No, na razie tego nie weźmiemy. Na pewno nie mu sprzed nosa. Potrzebuję 5 bryłek siarki. Naprawdę? Nie prowokuj mnie, Mora. Zdobądź dla mnie siarkę, albo pożałujesz. Tylko aby nie przynoś nierafinowanej siarki, jasne? Proszę, 5 bryłek siarki. Dobrze, oto mikstura lecznicza dla ciebie. A teraz uciekaj, jestem zajęty. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? No nic ciekawego na razie. Kurczę, no chyba nie da mi spokoju to miejsce, no Cholera jasna, tu powinien być klucz do skarbca.
Jest. Marudziła mi mam. Cholera, no. Się musiałam namęczyć. Dobra, teraz fajnie by było, gdyby nikt mnie nie zagadywał. I żebyśmy jeszcze poszli po ciężką skrzynię. Byłoby fajnie. Mam cię. A co w środku? Nowa kusza, krwawe żniwa. Na 1000% mnie zaraz zaczepią, bo już za dużo ukradłam. Lepiej sobie idź, daj mi spokój. Naprawdę? Nikt mnie nie zaczepuje? Nie zaczepia? O, to fajnie, mamy nową kuszę, moi drodzy. Jak stoimy z czasem? Wydaje mi się, że już pora kończyć. Jeszcze trochę moglibyśmy zrobić dzisiaj. Tylko tak się zastanawiam, do kogo pójść, żeby nie rozpocząć jakiegoś zbyt długiego zadania i zbyt długiej rozmowy. Może być z tym problem. W sumie możemy pogadać z naszym druhem. Lares gdzieś powinien tu być. O, witaj. Nareszcie. Najwyższy czas, żebyś ruszył tyłek. Więc tu jesteś, Laresie. Znowu na tropie dobrego łupu? Trudno wykorzenić stare nawyki. Szczególnie, jeśli jest się złodziejem. No tak. Szykuję teraz jeden naprawdę duży skok. Założę się, że cię to zainteresuje. Na razie bym wolała tego nie pytać. Szybko zniknąłeś po tym, jak tu przypłynęliśmy. Zobaczyłem, że Esmeralda zaraz padnie łupem piratów, więc pomyślałem, że lepiej się ulotnić. Walka z piratami to raczej zadanie dla ciebie. Jak zapewne wiesz, ja tam wolę się gdzieś zaszyć. Podszkolisz mnie trochę w kradzieży? Ależ oczywiście. Przecież wiesz, że nie ma sprawy. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. No i ty mnie możesz wielu rzeczy uczyć. Mistrz złodziejstwo otwierać niemożliwe do otworzenia zamki. Nie jesteś na to... 7 punktów potrzebuję. Na razie mam w ogóle 5. Ale potem byśmy mieli akurat, tylko to 5000 kosztuje. Ale to się przyda. Okradanie. Dobra, niemożliwe zamki. 7, to jest 5. I później z kolejnym poziomem damy sobie 8 plus damy sobie 2. I powinno być dobrze. Pytanie tylko, jak tam z kolejnym poziomem? No sporo nam do kolejnego poziomu tutaj brakuje, ale to jest rzecz, którą potrzebujemy, która się na pewno przyda. Nie będę na razie z nim rozmawiać na ten temat, co ma nam tam do zaoferowania, żeby zrobić. Z prostej przyczyny. On nam da zadanie, żebyśmy, jak się dostaniemy do świątyni, to ukradli puchary. Przepraszam, nie puchary, tylko złote talerze. Chyba ze 3. No to my na razie tego nie jesteśmy w stanie i tak zrobić, więc wolę o to nie pytać. No i co? Myślę, moi drodzy, że zrobimy sobie dzisiaj trochę krótszy odcinek. Ja już wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i w kolejnym sprawdzimy sobie, co możemy tutaj znaleźć, co nam może Geldern zaoferować. Myślę, że zaczniemy tutaj od tej części właśnie. Chociaż tutaj jest parę fajnych zadań, które warto by było zacząć. Na pewno na razie nie chcę rozmawiać z Nemrokiem, bo on nam da parę zadań od ręki. I to będzie rzecz, która mi się może nie spodobać. W sumie jeszcze moglibyśmy na koniec zrobić jedną rzecz, ale to już myślę, że zostawimy na kolejny odcinek. Ostatnie filmy, może z wyjątkiem tego, który był ostatnio, były dosyć długie, bo miały około 50 minut. Nawet 56, 50, chyba 9 też. Nie chcę robić takich długich odcinków, więc dzisiaj zrobimy troszeczkę krótszy. Dzięki wam jeszcze raz za wszystko. Do kolejnych filmów. Trzymajcie się i cześć.